Panie i panowie, witajcie w kolejnym odcinku programu High Five. Ferrari F50 specjalnie dla was. No i bardzo ważna sprawa. Jak wygląda kluczyk w takim Ferrari F50? To jest dokładnie to. To jest cały kluczyk. To jest mechanizm, który sprawia, że te drzwi się otwierają. To jest obłędne, że w tych autach z lat 80., 90., czasem w 2000, te kluczyki są prostsze niż no ja w mieszkaniu mam bardziej skomplikowany, złożony zamek. To jest oficjalnie polski egzemplarz Ferrari F50, wyprodukowany w 1997 roku. To jest końcówka produkcji. Egzemplarz jest 315 na 349 łącznie wyprodukowanych sztuk. Moi drodzy, ten samochód to jest samochód, który łącznie na całym świecie został wyprodukowany tylko w niecałych 350 sztukach w tej ilości. To jest niesamowicie limitowany samochód. Samochód z bardzo minimalnym przebiegiem, wyceniany na 20 milionów złotych. To jest samochód prawdopodobnie najdroższy w Polsce, oficjalnie, nieoficjalnie. Jest fenomenem z tego względu, że on przez pierwsze lata produkcji on nie był pożądanym autem, on był bardzo często krytykowany. Teraz no, każdy dałby się pokroić za ten samochód, żeby go zobaczyć w ogóle, dotknąć z bliska, poczuć. Niesamowita fura. W tym samochodzie wszystko jest ciekawe, ale zacznijmy od silnika. To jest 4,7 V12. To jest wolnossący silnik i mówi się o tym, że to jest silnik rodem z Formuły 1 i to, co powiedziałem w tym momencie, jest świetną prawdą, idealną prawdą, czystą prawdą, ponieważ rodem z Formuły 1, wzorowany na silniku Formuły 1. Jednak nie jest to do końca 1:1 silnik, który został włożony z bolidu z tamtejszych lat, z ówczesnych lat. To jest bardzo zmodyfikowany, ale na bazie modelu silnika Formuły 1 silnik stworzony do tego samochodu. On jest troszeczkę, ta konstrukcja silnika jest troszeczkę zmieniona. Generalnie jak patrzę na ten samochód, to jest tak jak kilka lat temu w zasadzie patrzyłem pierwszy raz na Bugatti Chiron. Dokładnie z tej samej okazji w zasadzie miałem do czynienia z Chironem. Mega, mega sprawa. Ja... tak się czuję teraz. Próbuję też powstrzymać emocje, bo domyślacie się, jakie emocje targają mną. Właśnie przez tego człowieka, który tam idzie. Wtedy dostałem kontakt do tego białego Chirona, który był w Warszawie i teraz widzimy się kilka lat później z okazji Positive Ways, przy okazji F50. To jest samochód, który jest tak przepiękny. Wtedy miałem mocne takie emocje, wiecie, spocony na twarzy i tak dalej, a teraz jak patrzę na ten samochód, ogarnia mnie takie spełnienie motoryzacyjne. No to jest legenda motoryzacji i myślę, że nie jeden z was zgodzi się ze mną. Stać koło takiego samochodu, dotknąć jego znaczka, to jest spełnienie. To jest piękny samochód. Bardzo podobny do McLarena F1 i to jest taka nieoficjalna, a w zasadzie najbardziej świetnie postawiana konkurencja F50, czyli McLaren F1, bo to są samochody, które były zestawiane w bardzo wielu testach i prezentacjach. No i niestety, na niekorzyść F50, F1 w bardzo wielu tych testach wygrywała. Różnorakich testach osiągów, testach prędkości itd., itd. A propos prędkości, to jest auto, które teraz jest spokojne i wyłączone, ale kiedy wrzucisz mu pierwszy, drugi, trzeci bieg i polecisz do odciny z maksymalną prędkością, to rozpędziesz się do 325 km na godzinę. To jest prędkość już taka graniczna z bezpieczną prędkością, aczkolwiek ten samochód, patrząc w tym momencie na jego aerodynamikę, no, jestem w stanie bardzo mocno uwierzyć w to, że mimo wszystko trzyma się tej drogi, tego asfaltu. Zobaczcie, jakie wielkie ma skrzydło. Nie mam pojęcia, czy to jest ruchome, czy to jest nieruchome skrzydło, ale trochę mi się już ręka trzęsie na samą myśl, że stoi tak blisko tego samochodu. Nie jest chyba ruchome, aczkolwiek może być zdejmowane. Takie mam wrażenie, no bo tutaj widzicie, są takie łączenia. Niesamowity jest też ten silnik, zobaczcie. O czym warto powiedzieć, to, że samochód kręci się do ponad 10 tysięcy obrotów na minutę. Za chwilę wejdziemy sobie do środka tego samochodu i zobaczycie, jak wygląda. Samochód
polskiego kolekcjonera i to jest piękne, bo fajnie mieć takie auta w Polsce, w polskich garażach. To są 18-calowe koła, które wychodziły w każdym z modeli F50. Koła bardzo subtelne i nie są jakieś duże. Jak widzicie, locha jest dość spora. Właściciel powiedział akurat przed chwilą, że można by go jeszcze obniżyć troszeczkę, ale czy ja wiem. Będziemy tym jeździć dzisiaj, więc lepiej, żeby go nie obniżać tak naprawdę. Bardzo niski profil opony, a jak już jesteśmy z przodu, to przyjrzyjmy się temu właśnie widokowi. To jest maska, pod którą nie kryje się żaden bagażnik tak naprawdę. Tam praktycznie nie ma miejsca, ponieważ gdy otworzylibyśmy maskę, to tak naprawdę wnętrze jest tej maski wypełnione miejscem pod wentylatory, które odprowadzają powietrze. Ten układ chłodzenia jest bardzo dobrze przemyślany. To właśnie te wentylatory kryją się pod tymi charakterystycznymi dla F50 wlotami powietrza, a raczej wylotami powietrza w tym modelu właśnie. No i chciałem wam powiedzieć, dlaczego w ogóle to jest Ferrari F50. Ta cyfra w jego nazwie modelu jest nieprzypadkowa, ponieważ samochód został wyprodukowany na 50-lecie założenia Ferrari. Ta wielka firma, legendarna, potężna, została założona właśnie 50 lat przed wyprodukowaniem i wypuszczeniem pierwszego egzemplarza F50. Teraz to już będzie prawie 80 lat. Bardzo ciekawe jest to, że układ wydechowy w tym aucie jest, powiedzmy, w miarę cywilny, ale jest taka firma, ona się nazywała, ten tuner nazywał się Tubi czy jakoś tak. Mike Tyson miał ten samochód. To też ciekawe, że on właśnie w swoich latach świetności posiadał jeden z egzemplarzy F50. Ale do czego zmierzam? Tyson stuningował wydech w tym samochodzie i pozwoliło to na to, żeby z jego końcówek wydobywały się płomienie. Normalnie strzelał ogniem z wydechu. Zobaczcie zresztą, jak to wygląda. No, jest genialne. No i co ciekawe, to jest drugi fabryczny samochód, który miał dyfuzor zamontowany. Ta V12 generuje 520 koni mocy, ale ciekawsze jest to w tym wszystkim, jak bardzo dużo pracy inżynierowie Ferrari poświęcili na to, żeby stworzyć całkiem dobrze jeżdżące, zbierające się od dołu auto. Od dołu, czyli od dolnych obrotów, od dolnego momentu obrotowego, ponieważ to była walka. Oni mocno walczyli z tym, żeby ten samochód jakkolwiek przyspieszał na tych niższych obrotach. No i udało im się przy tam 6,5 tysiąca obrotów, z tego co pamiętam, wygenerować nieco ponad 400 Nm momentu obrotowego. On jest piekielnie szybki nadal, ale wcześniej miał problem z tym. W odróżnieniu na przykład podwójnie doładowanego F40, tam była V8, no F40 biła na głowę F50 i nadal bije w zasadzie w jakichś tam próbach. Poprzeczka nie mogła zostać przebita przez F50. To jest ciekawe, że F40 była fenomenem w stajni Ferrari, no naprawdę, ale tego nie można też F50, czyli temu egzemplarzowi odebrać, że jest po prostu genialnie zaprojektowany. Bo wizualnie czy silnikowo, ja uwielbiam V12, w ogóle jestem skrytym fanem V10 i V12. I to jest V12, o której marzyłem, żeby ją zobaczyć. To marzenie się teraz spełniło. To jest przepiękne. Genialny samochód. Jak zobaczycie z tej perspektywy, to on jest też bardzo szeroki. Zobaczcie, ja sobie tutaj stanę przy nim i widzicie tą potęgę egzemplarza. Potężny samochód. Przejdę troszeczkę, taki POV wam zrobię, żebyście zobaczyli, jak on wygląda z każdej strony. A zatrzymam się przy wlewie paliwa. Wiecie, ile ma pojemności bak paliwa w tym aucie? No, z reguły to jest 60, 80 maksymalnie litrów. Tutaj mieści się ich 105. 105 litrów w aucie to jest całkiem sporo. Jak na auto, które waży 1340 kg. I każdy kilogram jest tutaj na wagę złota. Tak naprawdę zaskoczenie mocne, że ten zbiornik jest 105-litrowy. Szeroki, szeroki potwór. No, z tej perspektywy to jest chyba najlepsze ujęcie tego auta. Ojejku, jak to wygląda. Carporn. Tak to się chyba na Instagramie pisze w hashtagach. To jest carporn. To jest
To jest przepiękne. Maska w tym samochodzie otwiera się tak jak w moim Viperze, czyli od szyby kierowcy do góry, ale to nie jest jedyna rzecz, która łączy te dwa samochody, czyli mojego Vipera, tego żółtego, i F50, bo to są auta z podobnych lat właśnie. Ja mam Vipera z 94, to jest 97, końcówka produkcji. Do czego zmierzam? Samochód nie ma totalnie żadnych systemów kontroli, nie wiem, kontroli trakcji nie ma, nie ma ABS-ów, nawet poduszek powietrznych nie ma. Wyjątkiem jest to, że w odróżnieniu do mojego Vipera, to tutaj przynajmniej klamki zamontowali w fabryce. Tutaj są klamki, a Vipera trzeba od środka otwierać. Wielu dziennikarzy motoryzacyjnych, którzy jeździli tym modelem, mówili, że auto ciężko się prowadzi na zakrętach, wyrzuca mu przód na przykład na końcu zakrętu. Często samochód nie może utrzymać do końca toru jazdy, ale to też jest taka trochę analogia do Prosta. Prost, który jako kierowca mistrz Formuły 1 w tamtych latach przeszedł właśnie z McLarena do Ferrari. I trochę to łączy te dwie rzeczy, że tak powiem, tą postać z samochodem. To jest troszeczkę taki synonim współczesnej jazdy Formuły 1 rzeczywiście. Ale zobaczcie tylko na niego. Czy wy mu tego nie wybaczycie? Ja bym temu autku wszystko wybaczył. Ja bym F50-ce wszystko wybaczył. Mały przerywnik. Nowoczesne Lamborghini Ultima i F50. Pokażemy wam też, jak wygląda procedura startu. Przekręcasz kluczyk na drugi tryb, czyli na zapłon, i potem masz przycisk, który odpala furę właśnie w ten sposób. Posłuchajcie. Tak właśnie wygląda cold start w Ferrari F50. Jest spokojny, ale z sekundy na sekundę coraz bardziej się rozwija, że tak powiem. I teraz już pracuje w pełni. Nie jest głośny, ale zdecydowanie jest bardzo, bardzo przyjemny dla ucha. To jest wolnossący V12 od Ferrari z lat 90. W tym momencie przyciskiem prawym podnieśliśmy troszeczkę zawieszenie, żeby wjechać nim na lawetę, ponieważ auto kieruje się teraz pod pas kultury. Tam zaczynamy oficjalnie Positive Way z 2024. A tak wygląda podczas spokojnej dostawy pod lawetę. Przepiękny samochód. Ten tył niesamowity. Ten monokok jest dokładnie w połowie auta skończony. I te dwa ostatnie metry auta totalnie poza monokokiem. To jest też charakterystyczne dla bolidu Formuły 1. I tak właśnie ten samochód jest też stworzony. To jest bardzo wiele analogii do bolidów Formuły 1. Genialnie to wygląda na polskich drogach. Pamiętacie? Enzo, Enzo! Enzo, Enzo! Ja, Enzo! Tutaj podobnie. F50! Ja, pierdziu! Skoro mamy okazję, to zobaczmy, jak wygląda samochód w środku. Tu bardzo dużo karbonu. Znacie jak F50 na miejscu pasażera. I bardzo surowy, chociaż w porównaniu z F40 to uważam, że jest ekskluzyw, to jest luksusowa wersja. Czarno-czerwone fotele, troszeczkę alkantary między fotelem, że tak powiem. Poza tym skóra, manualna blokada fotela. Oczywiście sześciobiegowa skrzynia manualna. I ciekawe jest też to, że tam w prawym górnym rogu jest zaznaczone, który to bieg odpowiada której wajsze, że tak powiem. Bo na czubku gałki skrzyni biegów jest koń. Macie tutaj konia z Maranello, więc fun fact. Kolejna ciekawa sprawa to, że macie tam dwa pokrętła takie. I to jest, uwaga, nie zdziwcie się, klimatyzacja. Poważnie, ten samochód posiada klimatyzację w swoim wyposażeniu. I to jest dość śmiesznie, aczkolwiek klimatyzacja też jest bardzo prosta, no nie za wiele się tam dzieje. I zwróćcie też uwagę na to lusterko. Taki krzywy, nieowalny, trochę jak awokado. Niesamowite. Genialne. No i poza tym to jest samochód, który ma dach zdejmowany, to jest targa. Genialnie byłoby przejechać się tym autem bez dachu. I myślę, że tak dzisiaj zrobimy. Fajnie, bo mamy tutaj już regulowane
drzwi takim manualnym pokrętłem, jak w Skodzie Felicji z 98 roku. No ale dużym luksusem i rarytasem tutaj są też klamki. Normalne klamki zamiast sznurków, jak w F40. To też jest jedna z różnic względem F40. Tu dorzucili klamki, już nie trzeba pociągać za linki. 11. rocznica Positive Ways. I tak by to wyglądało, moi drodzy. Takie właśnie jest Ferrari F50. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Wsiadam z kolei do mojego Challengera. Jego też będziecie mogli zobaczyć przez najbliższe dni. A Ferrari F50, cudowny samochód. Cieszę się, że mogłem Wam przedstawić, jak wygląda ten model. Ten egzemplarz, polski egzemplarz. Przepiękna sprawa, przepiękny egzemplarz. Przepiękny klasyk motoryzacji, który mam nadzieję umilił Wam ten czas oglądania. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnego materiału. No i widzimy się w kolejnym filmie. A tymczasem zapraszam Was do śledzenia pełnej relacji z Positive Ways na Instagramie. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!